jak zmierzyć ciśnienie i czy ciecz może nam się na coś przydać. Otóż pierwszym urządzeniem, które chcę omówić, urządzeniem służącym do pomiaru ciśnienia jest manometr otwarty. Żeby wyjaśnić zasadę działania tego manometru, skorzystamy z równania, które było wyprowadzone na wykładzie 54. I jest to równanie, które opisuje, opisuje zależność między ciśnieniem cieczy a głębokością, na której to ciśnienie jest mierzone. To samo równanie oczywiście dotyczy również dowolnego płynu, niekoniecznie cieczy. A więc wyobraźmy sobie, że chcemy wyznaczyć, jakie jest ciśnienie, które jest w pewnym jakimś tam objętości zamkniętej, w której zamknięty jest gaz. Załóżmy, że jest to ciśnienie o wartości bezwzględnej P. No i teraz, żeby to ciśnienie zmierzyć, to podłączane jest do tego miejsca, do tego obszaru, do tej objętości jest podłączany manometr. Manometr to jest taka rurka, w której znajduje się ciecz i teraz ta ciecz ma pewien poziom względem położenia po lewej i po prawej stronie przesunięty. Widzimy, że położenie cieczy, czy styk cieczy i gazu jest na pewnej wysokości i oznaczyłam ten punkt punktem A, ale po drugiej stronie ten punkt to nie jest już miejsce, gdzie jest ciśnienie atmosferyczne, tylko ta ciecz podnosi się troszeczkę wyżej. Jest to związane właśnie z tym, ta wysokość podnoszącej się cieczy zależy od tego, jakie jest ciśnienie w tym manometrze. No i żeby wyjaśnić właśnie, jak wiąże się, czy jak obliczyć tutaj, jak ten manometr działa, to wróćmy właśnie do tego równania. Czyli załóżmy sobie, że to nasze Y1 w równaniu, które występuje w tym równaniu na ciśnienie hydrostatyczne, to jest to położenie górne cieczy, a Y2 położenie dolne. I w tym położeniu górnym manometr ma oczywiście tutaj rurkę otwartą od góry i w związku z tym ciśnienie w tym miejscu, gdzie jest położenie Y1, ciśnienie jest równe ciśnieniu atmosferycznemu. Czyli warunek dla Y1 jest taki, że Y1 zakładamy sobie w naszym układzie współrzędnych, że Y1 jest 0 i P1 jest równe ciśnieniu atmosferycznemu. Teraz patrzymy, co się dzieje w punkcie, który odpowiada temu punktowi na styku gazu i cieczy. Oznaczyliśmy to sobie jako Y2. W punkcie Y2 mamy to ciśnienie, które sobie oznaczamy jako P2 i to jest to nasze szukane ciśnienie, bo to jest takie samo ciśnienie, jak występuje po drugiej stronie od strony gazu. No i Y2, jeśli założyliśmy, że tu jest 0, no to Y2 jest równe minus H. Czyli jeśli teraz podstawimy te wielkości do równania, które opisuje ciśnienie hydrostatyczne, to otrzymamy następujące równanie, że P jest równe, czyli P2 jest równe P1, czyli P0, plus rho G razy Y1 minus Y2. Y1 jest 0, Y2 jest równe minus H, czyli otrzymujemy równanie na ciśnienie w tym zbiorniku równe ciśnieniu atmosferycznemu plus rho razy G razy wysokość tego słupa cieczy. Czyli jeśli będzie nas interesowało ciśnienie w stosunku do ciśnienia atmosferycznego, czyli nadciśnienie albo tak zwane podciśnienie, no to musimy odjąć od tego ciśnienie atmosferyczne i to będzie dokładnie tylko rho razy G razy H, czyli ciśnienie hydrostatyczne, które wynika właśnie z wysokości tej cieczy, która znajduje się w rurce manometru. W ten sposób właśnie możemy określić za pomocą manometru takiego z płynem, jakie jest ciśnienie w tym zbiorniku z gazem. Innym urządzeniem do pomiaru ciśnienia jest barometr tęciowy. Barometr tęciowy to jest urządzenie, które służy do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. Mamy zbiornik, który
w którym znajduje się rtęć i do tego zbiornika z rtęcią jest wstawiona rurka i teraz w tej rurce rtęć jest, wznosi się na pewną wysokość i wysokość, na jaką się wznosi, zależy od tego, oczywiście, jaka jest, czy też na jakiej pozostaje, zależy od tego, jakie jest ciśnienie atmosferyczne. Czyli wyjściowo tutaj ciśnienie jest na górze równe 0, a ciśnienie atmosferyczne to jest ciśnienie, które nas interesuje właśnie nad powierzchnią rtęci. Stosujemy znowu ten sam wzór, który stosowaliśmy poprzednio. No i teraz wybieramy jakieś warunki. Niech to będzie, że Y1 to jest 0, punkt odniesienia, a w tym punkcie ciśnienie to jest tylko ciśnienie atmosferyczne. Natomiast na wysokości, na której kończy się właśnie ta warstwa, ten słupek rtęci, mamy ciśnienie równe 0, bo ten pomiar ciśnienia polega na tym, że wyjściowo rurka jest napełniona rtęcią i jest odwracana w ten sposób, że ciecz opada w zależności od tego właśnie, jakie jest ciśnienie atmosferyczne. A więc ciśnienie nad rtęcią jest 0. Czyli jeśli sobie weźmiemy jako drugi punkt odniesienia Y2, że to jest ten punkt styku, to w tym punkcie ciśnienie jest równe 0. Czyli jak podstawimy teraz te parametry do tego równania, które opisuje ciśnienie hydrostatyczne, to otrzymamy następujące równanie. 0, bo to jest nasze P2, jest równe P1, czyli ciśnienie atmosferyczne, plus rho razy G razy Y1, czyli 0, minus H. No i w ten sposób otrzymamy prostą zależność, że P0 to jest rho razy G razy H, czyli drugie urządzenie, które służy do pomiaru ciśnienia, tym razem do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. Obydwa urządzenia działają w oparciu właśnie o równanie, które opisuje ciśnienie hydrostatyczne. Powiemy sobie teraz o prawie Pascala, które dotyczy cieczy. Otóż jeśli mamy cieczy zamkniętą w pewnym naczyniu i załóżmy sobie, że to naczynie, że do cieczy przylega jakiś tłoczek i ten tłoczek jest obciążony, także na ciecz działa jakaś siła, to zgodnie z prawem Pascala ciśnienie, które jest przyłożone do tego tłoczka, czy siła, która przyłożona jest do tego tłoczka, będzie powodować wzrost ciśnienia i ten wzrost ciśnienia, czy to ciśnienie, które jest wywołane tą siłą zewnętrzną, ze względu na to, że zwiększymy tam jakieś obciążenie na tym tłoczku, będzie przenosić się niezmienione do każdego punktu i do każdej powierzchni tego naczynia. Czyli jest to równanie, które jest opisane za pomocą takiego wzoru, że ciśnienie, które będzie występować tutaj w tej cieczy, będzie się przekładać na każdym kierunku takie samo, będzie równe ciśnieniu zewnętrznemu plus ciśnienie, czyli ciśnienie zewnętrzne wynikające z tej dodatkowej siły, którą my wprowadzimy tutaj, plus ciśnienie hydrostatyczne. No, jest to modyfikacja jakby tego, co przed chwilą mówiliśmy w odniesieniu do ciśnienia hydrostatycznego i tego, że występuje ciśnienie atmosferyczne oczywiście, bo jeśli jest ciśnienie atmosferyczne, to tą siłą zewnętrzną jest ciężar tego powietrza, który znajduje się nad powierzchnią cieczy. No ale jeżeli jeszcze dodatkowo my wprowadzimy jakąś dodatkową siłę, no to ta dodatkowa siła będzie skutkować w tym, że wypadkowe ciśnienie wzrośnie. Gdzie to prawo Pascala ma zastosowanie? No w prasie hydraulicznej, którą, jak wiemy, można zastosować, którą, jak wiemy, jest właśnie używana we wszystkich urządzeniach podnoszących. Czyli załóżmy sobie, że mamy taką sytuację, że mamy jakieś naczynie z tłoczkiem i drugie naczynie o większym przekroju poprzecznym i te dwa naczynia są połączone jakimś takim otworem, takim kanałem, że ciecz może przedostawać się z jednego naczynia do drugiego. No i teraz wyobraźmy sobie, że działamy na ten tłok z lewej strony z pewną siłą F1, to zgodnie z prawem Pascala
to ciśnienie wynikające z tej siły będzie się rozchodzić po całej cieczy i również w kierunku prostopadłym i ono będzie skutkować tym, że tłok w drugim naczyniu, który jest połączony z tym pierwszym, będzie się przesuwać tak, żeby właśnie spełnione zostały tutaj różne zasady. A więc pierwsza to jest taka właśnie, to jest prawo Pascala, że to ciśnienie wejściowe musi być równe ciśnieniu wyjściowemu. A więc ciśnienie wejściowe to jest ciśnienie, które wynika z tego, że działa siła F1. Załóżmy, że przekrój poprzeczny tego tłoka pierwszego to jest A1 i przekrój drugiego tłoka to jest A2. Czyli z tego równania z prawa Pascala wynika, że ciśnienie wejściowe musi być równe ciśnieniu wyjściowemu. Czyli możemy stąd policzyć siłę, jaką siłę F2, jaka będzie działała na ten tłok w drugim naczyniu. I teraz dalej. Załóżmy więc, że na tłok z lewej strony działa siła F1 i jak działa siła F1, to przesuwa ten tłok o odległość, niech będzie to odległość D1. Ze względu na to, że ciecz jest nieściśliwa, to jeśli pewna objętość cieczy została zepchnięta w dół i ta objętość będzie równa pole przekroju poprzecznego razy ta odległość, na którą została zepchnięta D1, to o tyle samo musi się objętość cieczy zmienić po prawej stronie, czyli A2 razy D2. I stąd możemy sobie policzyć D2 jako A1 do A2 przez D1. I teraz wróćmy do tego równania, które na poprzednim slajdzie było, a opisywało, jaka jest siła F2. Ta siła F2 to było A1 do A2 przez A1 do A2 razy D1. Czyli jeśli będziemy chcieli policzyć pracę, jaką wykona ta siła na tym tłoku, podnosząc go do góry, no to musimy siłę F2 pomnożyć przez D2. Iloczyn skalarny, one są w tą samą stronę skierowane, te dwa wektory, więc już wiemy cosinus 0,1, czyli to jest po prostu tylko wartość F2 razy wartość D2. Czyli za D2 możemy sobie podstawić, że to jest A1 do A2 razy D1, a za F2 podstawmy sobie to, co wcześniej zostało policzone, czyli A2 do A1 razy F1. No widzimy, że tutaj w liczniku i w mianowniku jest to samo, czyli otrzymamy F1 razy D1. Czyli praca po lewej stronie jest równa pracy po prawej stronie, ale korzyść mamy taką, że tutaj siła, która była przyłożona, była bardzo mała i musiało być bardzo duże przemieszczenie, skoro na wyjściu mamy taką samą pracę, siła jest dużo większa, a przemieszczenie jest dużo mniejsza. A więc prasa umożliwia właśnie działanie mniejszą siłą na dłuższej drodze i mamy korzyść taką, że ta siła, która pojawia się na wyjściu, jest bardzo duża. Dziękuję bardzo za uwagę.